Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Jak to jest poprawnie. I dzisiaj chciałam Wam pokazać taką jedną rzecz, w której właśnie moi uczniowie jak zwykle często robią błąd. Zobaczcie, kiedy chcemy powiedzieć, że coś zrobimy lub coś się wydarzy za jakiś czas, jakiego użyjemy przyimka? Ja Wam tu dałam taki przykład, tłumaczenie takiego przykładu, oddzwonię za 10 minut. I zobaczcie, możemy tutaj usłyszeć, jak czasami moi uczniowie mówią I'll call you back in 10 minutes, a czasami mówią I'll call you back for 10 minutes. I jak myślicie, które z tych zdań jest poprawne, a które jest błędne? Jeśli chcecie się na chwilkę zastanowić, możecie zawsze sobie zatrzymać to nagranie, a ja Wam już teraz pokażę, co jest poprawne, a co jest błędne. Zobaczcie, to pierwsze zdanie jest poprawne, a to drugie jest błędne. Więc zapamiętajcie sobie, że jak będziecie mówić, że coś zrobicie lub coś się wydarzy za jakiś czas, tak? Na przykład wracam za 3 dni. I'm coming back in 3 days, tak? Czyli musi być przyimek in, nie for. Dałam Wam jeszcze tutaj takie 3 przykłady ze słownika i już Wam je pokazuję. A jeszcze oczywiście zakryjemy to błędne zdanie. Przeczytajmy sobie pierwszy przykład. The concert's due to start in a few minutes. Czyli koncert ma się zacząć za kilka minut. I'll come back in an hour. Tak, wrócę za godzinę. I ostatnie jeszcze. In a few years time, this place will look completely different. Tak, czyli za kilka lat, w takim wyrażeniu, które dosłownie byśmy musieli przetłumaczyć za kilka lat czasu, tylko my tak oczywiście nie mówimy, to miejsce będzie wyglądać zupełnie inaczej. Więc zapamiętajcie sobie, jak mówimy za jakiś czas, tak, że używamy przyimka in. I tutaj macie jeszcze właśnie takie wyrażenia za kilka minut, in a few minutes, za godzinę, in an hour. Łączymy tutaj tak ładnie, tak jakby to było jedno słowo, tak? In an hour. I za kilka lat można też powiedzieć, można oczywiście powiedzieć in a few years, ale można też właśnie użyć tego wyrażenia in a few years time. To były zdania ze słownika. Ja Wam już dziękuję za uwagę. Jeśli chcielibyście dostać notatkę z tej dzisiejszej lekcji, możecie się zapisać na mój newsletter. Tutaj za chwilkę się pojawi taka ikonka. Przydatne notatki z gramatyki. Jeśli klikniecie, możecie mi zostawić maila. Ja na maile wysyłam właśnie te notatki z tych lekcji. Dziękuję Wam już za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gosia Piecha, Centrum Języka Angielskiego. Cel. Cześć.